Witajcie, kochani, w ogrodach miłości. Tak, to taka zabawa, a tak pomyślałem sobie o tym, że jak ważne jest to, byśmy zastanowili się nad szczęściem, sukcesem inaczej. Bo to tak naprawdę wszystko gdzieś tam wokół kręci się w taki sposób, że nasz umysł coś mierzy, coś porównuje, przeszłość z teraźniejszością, przyszłość z teraźniejszością, wyobrażenia, porównuje siebie do kogoś innego i generuje, bo to jest jego taka jakaś funkcja, że tu jest tak, tu nie jest tak, kiedyś czułem tak, teraz nie czuję tak, kiedyś byłem taki, teraz jestem inny i w związku z tym generuje coś takiego jak brak, który powoduje to dążenie, to staranie się o to, żeby nie było braku, żeby po prostu złapać sukces, złapać szczęście, osiągnąć szczęście, osiągnąć oświecenie, zdobyć coś, co naprawdę przyniesie mi, no właśnie. I zobaczcie, że tak wiele, wiele działań, tak zwanych motywacyjnych, które gdzieś tam zachęcają do tego, żeby zdobywać szczęście, zdobywać sukces, że to tak naprawdę stawać się milionerem i jakkolwiek to tam ująć, jakiekolwiek przesłania. Myślę, że to jest dla Was bardzo czytelne i bardzo obecne w tym, w tym świecie wokół nas. I teraz, kochani, co jest ciekawe, że moment, kiedy zatrzymamy się i zobaczymy to, że to tu i teraz jest potencjałem, obfitością we wszystkim. Bo w momencie, kiedy odejmiemy to narzędzie, które jest pomocne w wielu sprawach, ale czasami nieraz nas udupia porządnie, narzędzie umysłu związane z porównywaniem się, kiedy odejmiemy to, to nagle pojawia się tak, że nie ma nic, co by brakowało, nie ma nic, co by było potrzebne. Wszystko jest takie, jakie jest i jest w swoim wyrazie doskonałe. Moment, kiedy wchodzimy tylko z myśleniem, że czegoś mi brakuje, czegoś mi nie dostaje, bo widzę, że tak by mogło być, czy pamiętam, że mogło być inaczej, czy wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej, czy widzę u kogoś, że jest inaczej, to nagle się pojawia pewien brak, pewna tęsknota i zaczyna być generowany w nas ruch, który wiąże się z tym, że szukam siebie w jakimś kolejnym jutrze, w jakimś kolejnym stanie, który jest w moim wyobrażeniu obfitością. No i oczywiście, no, powiemy sobie, że mając, założymy jakąś tam ilość pieniędzy, możemy sobie pozwolić na to czy na to, jeżeli byśmy byli zdrowi, to byśmy mogli sobie pozwolić na to czy na to. Fajnie jest zobaczyć to, że te wszystkie braki, te wszystkie niedostatki, te wszystkie elementy, które nas jakoś tak zgniatają, są wynikiem naszych myśli. Tego, jak myślimy o tym, co jest. To jest bardzo istotne. Naprawdę zaskakujące, kiedy zobaczymy, że jeżeli możemy się stanąć i zobaczyć, że tu i teraz jest nasza obfitość. Tu i teraz jest nasze zdrowie. Tu jest wszystko, jeżeli nie porównamy tego tu i teraz z jakimś stanem sprzed 5, 10 lat, czy nie porównamy tego z czymś, co widzimy u kogoś. To wydaje się takie proste, ale chodzi o to, żeby zatrzymać się i zobaczyć to. I nie tak w sobie zamarudzić, że ja nie jestem wystarczająco dobry, bo jeszcze powinienem być taki czy taki, a to powinienem być taki czy taki jest wynikiem właśnie tego porównania, wynikiem tego myślenia, myśli o sobie, że
porównałem siebie do czegoś, do kogoś, czy do jakiegoś stanu zapamiętanego i chcę teraz, żeby to było. I to jest ważne, żeby to zobaczyć. To jest niesamowite, jak bardzo takie podejście uwolni potencjał wszystkiego w tu i teraz. Bo moment, kiedy my zaczynamy robić krok, kolejny krok z perspektywy obfitości, z perspektywy doskonałości tego, co jest, to zaczyna się życie przejawiać inaczej. Nie, że, bo każdy ruch, każda tendencja, która wynika z tego, że czegoś nam brakuje i chcemy to zapełnić, zdobyć, osiągnąć, owszem, jest w jakimś sensie jakimś rodzajem drogi i wielu ludzi tak funkcjonuje. Ale na tej nowej przestrzeni energetycznej, która jest wokół nas, tej nowej ziemi, jakkolwiek to ująć, no właśnie, to jest takie coś, że jak sami widzicie, często unikam jakichś słów takich, które są ogólnie przyjęte. Bo definicje w umysłach naszych, tych słów często nas dzzielą bardzo. I w tej przestrzeni, która jest teraz, jak inaczej można spojrzeć, kiedy zaczynamy żyć z perspektywy tego tu i teraz, która jest obfitością w potencjale wszystkiego. Bez myśli o tym, że mi czegoś brakuje, bo wiem, mam świadomość, że te myśli wynikają z tego, że porównałem się do czegoś. Porównałem do jakiegoś stanu, czy do jakiejś osoby, czy do czegoś tam. Tylko tyle. I wtedy zaczynamy się w tu i teraz i w takich, można powiedzieć, w przedszkolnych kroczkach, szkolnych kroczkach. Zaczynamy słuchać swojego ciała, co nas zaciska, co nas rozluźnia. Zaczynamy obserwować, jakie emocje w nas się pojawiają, do jakich przywarliśmy emocji, odczuć. Zaczynamy to też puszczać, obserwować, jakie myśli krążące, jakie schematy, automatyzmy nami kierują. Zaczynamy to obserwować i to się uwalnia. Takie coś. Ale zobaczcie, jak bardzo ten umysł, który ma nas wspierać, pomagać nam, jest ważny, ale jak bardzo może nas blokować. Takim narzędziem, które jest bardzo ważnym narzędziem, bardzo pomocnym, ale tak Amele ma swoją drugą stronę, że może nas tak bardzo ograniczyć poprzez to ciągłe porównywanie się. Blokuje nam doświadczanie obfitości w tu i teraz. No dobra, to na razie. Trzymajcie się, hej.